I doczekaliśmy się finałów Open na Pszczyńskim Rynku, 12 edycji turnieju koszykówki ulicznej. I w szarych strojach zespół Pszczyny. W szarych strojach Pszczyna, a przeciwnicy to panowie z Wodzisławia. Widać tutaj bardzo siłową koszykówkę. Trenerzy też tu są. Wszystko silni, wysocy faceci. Podchodzący po 2 metry każdy prawie. Więcej siłowej walki, bo tu jest naprawdę po 100 kg wagi więcej. Jak pan myśli, kto wygra? Co to powiedzieć, na resztę tu jest koło remisu, także kwestia tego, komu jakaś Pszczyna w tamtym, roku Pszczyna w tamtym roku zrobiła tyle za challenge turniej, gdzie było 100 drużyn, to oni byli tą najlepszą, czyli mają świetną wizytówkę, jeżdżą tylko na poważne turnieje. Ale powinna być wszystko ładnie, pięknie, tylko troszkę długo ten streetball tutaj trwa. Która jest godzina? Która jest godzina? Godzina. Pełni poczuwalny, dziś jest odpowiedzialny, nieprzemakalny, dziś tu jak halny, zaświat realny, wirtualny, system binarny, materiał odpowalny, momentalny. Jak wam się podobało na streetballu? Potencjalny, teatralny, a nic nie ugrałeś. Stary streetballowiec, Mariusz Kwieciński. Nie było mojej nazwy. Na śląskiej koszykówki młodzieżowej z finału Open na Pszczyńskim Rynku.